Josip Solicz, tuż po przegranym pojedynku tutaj w Niepołomicach. Solo, jak z Twojej perspektywy to spotkanie dzisiaj wyglądało? Z perspektywy zawodnika, który przegrał mecz, to nie ma co. Taki mecz nie powinniśmy przegrać, to nie chcę użyć tutaj źle słowa, ale nie możemy tak przegrać mecz, który kontrolujemy, mamy szansę na 1-0, na 2-0. Taki karny, nie wiem, czy było, czy tam nie sędziuję, ale jeśli chcemy coś więcej, musimy wymagać od siebie więcej jeszcze. Chcieliśmy rozpocząć tę rundę rewanżową od wysokiego C, rozpoczynamy od niskiego, ale dla nas to jest na pewno duża lekcja przed pojedynkami w Rzeszowie. No bo właśnie, teraz kolejny mecz rozegramy na obiekcie miejskim. Musimy sięgnąć po pełną pulę, żeby poprawić nastroje również samym sobie. Nie tylko na miejskim, na każdym stadionie musimy wymagać sobie więcej, żeby wygrać każdy mecz, bo wiemy, jakie cele są Rysowi. Dlatego jesteśmy tutaj. Nie, jak powiedziałem, nieudany początek tej rundy, ale 13 mieczy przed nami i jeśli dzisiaj mamy przegrać, a 13 wygrać, to ok, ale wiem, że nie będzie tak. Dużo pracy przed nami jeszcze. Musimy się skupić wszyscy razem, zrobić dobrą analizę i na najbliższy mecz wyjść z 3 punkty. Pierwsza połowa tutaj w Niepołomicach wyglądała bardzo solidnie w Waszym wykonaniu, druga zresztą też, chociaż być może zabrakło takiej odrobiny arytmii w tych Waszych wypadach, która pozwoliłaby na to, żeby zaskoczyć rywala. Czy myślisz, że tutaj można upatrywać powodów tego, że nie udało nam się napocząć Niepołomic jako pierwszym? Na boiskach jak tutaj w Niepołomicach to zawsze jedna bramka decyduje mecz. Niestety dzisiaj Puszcza była ta, która wygrała z tego karnego, jak powiedziałem. Musimy więcej dyscypliny od siebie wymagać i będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Josip Solicz. Dziękuję. Byliśmy tego świadomi, że to nie będzie łatwe spotkanie. Też tutaj przyjeżdżamy do chłopaków, co też walczą tak naprawdę, żeby pchnąć się w górę tabeli. Bo powiedzmy, że są w sytuacji troszkę kryzysowej, że będzie to mecz tak naprawdę przede wszystkim walki. I że najważniejsze było to, co wcześniej powiedziałem, że w tych sytuacjach, żeby stawić tą kropkę na D, żeby tą sytuację jednak wykończyć, nawet jeżeli ta gra mogłaby nie być piękna, ale przede wszystkim skuteczna i według mnie tej skuteczności dzisiaj przede wszystkim zabrakło i tylko tyle tak naprawdę. Bramka dla Niepołomic po rzucie karnym, no właśnie, o co tam chodziło, bo sędzia pobiegł do monitora VAR, sprawdził tą całą sytuację raz jeszcze, padła bramka, widziałem, że ty już po strzelonym golu dla Niepołomic z lekko opuszczoną głową, bo wiadomo było, że mało czasu, no i trzeba było znowu gonić. Znaczy opuszczoną głową nie, tym bardziej po prostu się byłem przekonany, że Branisław to obroni, był bardzo blisko, bo piłka mu przyszła po palcach, po prostu zrobiłem taki, że blisko było. No według mnie to tak naprawdę oceniał sędzia, sędziowie ocenili, czy to był karny, czy to nie był karny, z boiska wydawało się, że to nie był, tak naprawdę na chłodno, teraz jeszcze będziemy to analizować. Tak jak mówię, cały mecz zadecydował to, że jeden przegrany pojedynek przez Bartka. Sędzia podyktował rzut karny, bo bronił, niestety straciliśmy bramkę. Mieliśmy jeszcze sytuację w końcówce po straconej bramce na wyrównanie, ale niestety wracamy do Rzeszowa bez punktów, ale przygotujemy się do następnego spotkania, żeby zostawić całą pulę w Rzeszowie. No właśnie, jeśli o tych głowach mowa, no to tym razem nie opuszczamy głowy absolutnie, my podchodzimy do kolejnego pojedynku z podniesionym czołem, bo tak jak mówisz, Rzeszów, gramy u siebie i koniecznie musimy sięgnąć po 3 pełne punkty ligowe i rozpocząć znowu pięcie się w górę tej ligowej tabeli. Tak, na rundę jesienną zakończyliśmy tam zwycięstwem ze Skrą, także mam nadzieję, że i tą rundę wiosenną, pierwszy mecz w Rzeszowie też wygramy i będzie to nasz takie miejsce, do którego przeciwnicy będą przyjeżdżali i będą wiedzieli, że to jest trudne spotkanie i będzie ciężko im wywieźć tam punkty. Tyle, Sebastian Strusik, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję.